Jak zmienia się jakość kształcenia inżynierów w Polsce i w Europie? Jak tę jakość mierzyć? Z jakimi wyzwaniami też uczelnie mierzą się, jeżeli chodzi o poprawę jakości kształcenia? Które z tych wyzwań są najtrudniejsze? Zawód inżyniera budownictwa to dość ugruntowany, prestiżowy zawód i pomimo, że wokół powstają nowe, bardzo interesujące zawody związane z rozwojem technologii i potrzebami rynku pracy, to nadal zawód inżyniera budownictwa cieszy się zainteresowaniem. I naszą rolą jest zadbać o to, żeby przychodzący do nas kandydaci zyskali odpowiednią wiedzę i umiejętności praktyczne. Więc tu uczelnie w Polsce i za granicą stawiają w tej chwili na rozwinięcie aspektów praktycznych kształcenia. Pokazała to szczególnie pandemia, kiedy zajęcia online właściwie nie dawały nic przyszłym inżynierom, albo dawały bardzo niewiele. Więc tu zrozumieliśmy wszyscy, i nasi studenci, i my, że wyłącznie dobrze rozbudowana baza laboratoryjna i obecność praktyków w ramach procesu kształcenia są niezbędne do wykształcenia odpowiedniego inżyniera budownictwa. Tu, jak wspomniałam, inżynierowie budownictwa są poszukiwani na rynku polskim i na rynkach zagranicznych. Zatem i uczelnie w Polsce starają się dorównać przynajmniej uczelniom europejskim, jeśli chodzi o poziom kształcenia. Takim miernikiem tej jakości kształcenia są właśnie certyfikaty, akredytacje międzynarodowe poświadczające, że proponowany program na kierunku budownictwo spełnia standardy europejskie. Są to na przykład EURAS Label, certyfikaty będące akredytacją środowiskową, opartą o proces boloński oraz wskazówki i standardy obowiązujące w europejskim obszarze kształcenia wyższego. To EURAS Label nadawane są przez organizację, która nosi nazwę European Network for Accreditation of Engineering Education. To jest sieć agencji narodowych, które prowadzą oceny kierunków studiów. Często są to bardzo wnikliwe oceny. I nadanie certyfikatu wymaga spełnienia bardzo wielu standardów. Co ważne, te standardy są co kilka lat aktualizowane i dopasowywane do zmieniających się okoliczności, do zmieniających się wymogów, jeśli chodzi o kształcenie inżynierów. Natomiast jeśli mówimy o tym, z jakimi wyzwaniami mierzą się uczelnie, myślę, że należy do nich w tej chwili dopasowanie, oczywiście treści kształcenia, ale przede wszystkim formy kształcenia, formy zajęć do sposobu percepcji aktualnych studentów. Aktualni studenci różnią się od tych sprzed choćby 10 lat. Mało ich interesują materiały pisane. Chcą widzieć, chcą dotknąć, chcą czegoś spróbować. I to jest wyzwanie dla polskich uczelni. Dopasować sposoby kształcenia, metody kształcenia do współczesnych studentów, żebyśmy mieli naprawdę dobrze wyszkolonych inżynierów.